Witam serdecznie widzów Dwójki i zapraszam na kolejne kulisy do programu Tak to leciało. W dzisiejszym odcinku na pewno nie zabraknie wzruszeń i emocji, a zresztą zobaczcie sami. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że pamiętacie mnie z odcinka wrześniowego. Mam na imię Madzia. Na co dzień studiuję w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, którą serdecznie pozdrawiam. Ona jest bardzo skromną osobą. Otrzymała stypendium prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo, żeby było mało, otrzymała stypendium lidera za osiągnięte wyniki na uczelni. Najważniejsza dla mnie jest moja rodzina, zarówno siostry, siostrzenicy. Cały świat by kochał taką dziecię wspaniałą jak moja. Tak naprawdę wszystkiego nauczyłam się od sióstr. One również są bardzo utalentowane, pięknie śpiewają. No i czasem zamykamy się w studiu siostry i śpiewamy. Muszę przyznać, że gdy zobaczyłam Magdalenę, jak wybiegła z energią, z uśmiechem na tą scenę, ja zobaczyłam, że z tej mojej drobniutkiej siostrzyczki, malutkiej, tego pończusia, no rozkwitł piękny kwiat. Taki uczestnik nie zdarza nam się często. Fantastyczna dziewczyna, piękny głos, piękna postać, wspaniały człowiek. Co się dzieje? No już się popłakałam. Ale to są łzy szczęścia, naprawdę warto to być. Jak oglądałam program i zobaczyłam się w telewizji, zaczęłam płakać. Po programie od razu pomyślałam o mamie. Zadzwoniłam do niej, ona też płakała. To nagranie dało mi wiarę w siebie. Uwierzyłam, że coś potrafię. Uwierzyłam w swoje możliwości wokalne. Uwierzyłam w to, że stać mnie na więcej. I na pewno będę dążyć do tego, żebyście mnie jeszcze raz zobaczyli. A tymczasem zobaczmy, jak wyglądają przygotowania przed dzisiejszym występem.